Dzień dobry, nazywam się Maria Mosor-Kwit. Jestem mamą 4-letniego Tomka. Tomek ma w tej chwili swoją trzecią stomię w życiu. Pierwszą miał wyłonioną w wieku 2 miesięcy, drugą w wieku 1,5 roku i trzecią w ubiegłym roku w styczniu. Za każdym razem zupełnie te stomie inaczej wyglądały. Za każdym razem procedura doboru sprzętu była jakby procedurą, którą musieliśmy zaczynać od początku. Przy pierwszej stomii to naturalne. Musieliśmy też wypróbować różne worki, żeby sprawdzić, żeby znaleźć w końcu te, które okazały się najlepsze. Przy drugiej stomii, mimo że też była to stomia na jelicie grubym, procedurę musieliśmy rozpoczynać od początku. Teraz Tomek ma ileostomię, w związku z tym ten sprzęt też musiał być dobrany odpowiednio do nie tylko jego wieku, rozmiaru stomii, ale też do treści, która się z tej stomii wydobywa. Za każdym razem korzystaliśmy ze sprzętu innej firmy. I też gradacja cenowa tych sprzętów była różna. Dzięki temu, że mieliśmy możliwość skorzystania i wypróbowania sprzętu różnych firm, też niezależnie od ceny tego sprzętu, udało nam się dosyć szybko dobrać odpowiedni sprzęt dla syna. Taki sprzęt, który umożliwia mu absolutnie zupełnie normalne funkcjonowanie. Syn chodzi w tej chwili do przedszkola, funkcjonuje normalnie w grupie. Stomia nie jest dla niego żadną przeszkodą w życiu wśród rówieśników. Nie ma też problemu, jeśli chodzi o odklejanie się worków, dlatego że jest to dobry sprzęt, tak jak powiedziałam, odpowiednio dobrany do jego stomii, do rodzaju jego stomii. Panie w przedszkolu w związku z tym też nie mają żadnych trudności w opiece nad Tomkiem i opiece jego stomii. Dlatego jest to niezwykle istotne, żebyśmy my, rodzice małych dzieci, mieli możliwość skorzystania z tego, co mamy na rynku i żeby nie było nam narzucone, jakiego sprzętu mamy używać, dlatego że jest to zupełnie sprawa indywidualna dla każdego człowieka, nie tylko dziecka. Obawiam się, że te zmiany, które są zapowiadane w nowej ustawie, mogą drastycznie zmienić funkcjonowanie stomików. Obawiam się również tego, że trzeba będzie sporą część kwoty dopłacać do limitu, który w tej chwili bardzo często jest niewystarczający. Obawiam się, że zmiany w ustawie spowodują to, że mój syn będzie w zdecydowanie gorszy sposób funkcjonował i wiem już dzisiaj, że stomia w jego życiu będzie jeszcze obecna przez wiele lat, kto wie, czy nie do końca życia. Dlatego zależy mi bardzo na tym, żeby była taka możliwość dana nam przez państwo, żeby mógł funkcjonować jak normalny człowiek, jak zdrowy człowiek.